Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy tajne akta Tunguska. Dobra, zatrzymaliśmy się w tym miejscu. Mamy 3 kamienie, wiemy, że musimy zdobyć wodę. I teraz tak, poza nagraniem obczaiłem sobie wszystkie te lokacje i odkryłem, że wodę możemy zdobyć w gabinecie ojca. Biuro taty. Po lewej stronie znajduje się kaloryfer. Tylko, że teraz tak. Kiedy na niego klikamy, nic tak naprawdę się nie stanie. Mamy tutaj zawór grzejnika. Do odpowietrzenia kaloryfera można użyć tego zaworu. I samo to nie zadziała, kiedy na to klikniemy. Jeżeli teraz odkręcę zawór, doprowadzę do ruiny całe piętro. Ale kiedy weźmiemy miskę i połączymy z zaworem... Ups, chyba nie powinnam była otwierać zaworu aż tak mocno. Wypłynęło sporo wody. Dzięki temu zyskaliśmy cement. I teraz tak, co byśmy z tym cementem mogli połączyć? Mam nadzieję, że wiem, co robię. Diadem został pozbawiony wszelkiego piękna, które kiedyś posiadał. Ale dzięki temu będziemy mogli włożyć tutaj 3 kamienie. Ametyst. Tak, to powinno utrzymać. Dalej mamy koralik z czerwonego szkła. Świetnie, pasuje. A na samym końcu zielony odłamek szkła. Mam nadzieję, że jest na właściwym miejscu. Kiedy cement wyschnie, będę mogła go oderwać tylko siłą. Diadem. Moje klejnoty zamienne nie wyglądają zbyt pięknie, ale rękodzieło nigdy nie było moją mocną stroną. Dobra. Gdzie byśmy ten diadem mogli teraz użyć? Na pewno gdzieś, gdzie jest światło. Tylko patrzę, która lampa jest interaktywna. Na pewno gdzieś, gdzie jest światło, żeby te promienie, te klejnoty rozświetliły pomieszczenie. Okej. Tutaj mamy lampę. Daje nieco światła w ciemnościach. No dobra, spróbujmy. I co? Jestem bardziej oświecona? Wow, to działa! Okej. Zyskaliśmy jakiś laser na plan tego miejsca. Ktoś oznaczył salę niewidzialnym atramentem, co ujawniła dopiero kolorowa wiązka światła. Nie wiem, gdzie jest sala numer 8, ponieważ nie mam planu. To chyba jedna z sal, które są aktualnie remontowane. Mamy salę numer 8, sala, która jest ukryta. Ale może Max będzie wiedział, gdzie ona się znajduje. Wow, nieźle. Wyszedłem tylko na kilka minut, a ty robisz muzeum pokaz świateł. Och, przepraszam, ale... Okej, ale co to wszystko ma znaczyć? Tego też dokładnie nie wiem, ale jeżeli to zagadka mojego taty, musiał mieć niezwykle ważny powód, aby to zrobić. Znalazłaś już coś? Ciągle nad tym pracuję, a ty? Mamy 2 opcje dialogowe, Tunguska i sala numer 8. Wiązka światła zmieniła kolor planu ewakuacyjnego na ścianie. Sala numer 8 jest chyba podświetlona. Czy to nie ta, w której odbywa się remont? Tak, remont trwa już od wieków. Budynek niestety nie jest w najlepszym stanie i robotnicy mają problemy z ukończeniem prac. Czy było coś wyjątkowego w tym pokoju? Niekoniecznie. Wszystkie eksponaty z tej sali znajdują się u mnie w biurze. Szukasz czegoś konkretnego? Gdybym tylko wiedziała. Możemy przejść do mojego biura. Może tam znajdziesz coś, co mogłoby ci pomóc. Coś nowego w temacie Tunguski? Niewiele. Znalazłem tylko te 2 artykuły. Okej, mamy 2 nowe notatki. Chodźmy do mojego biura. Rzucimy tam okiem na przedmioty z sali numer 8. Rozejrzyj się. Wszystkie te przedmioty wyniesiono z pokoju, który jest odnawiany. No dobra. Za chwilę się rozejrzymy, ale chciałbym zobaczyć te dziwne odkrycie. Podczas odwiertów rosyjski geolog Leonid Kulik rzekomo odkrył substancję, która nie przypominała żadnej innej znanej na Ziemi. Nazwisko Kulika już 11 lat wcześniej pojawiło się w gazetach. Twierdził on, że w rejonie Tunguski, niedaleko miejsca eksplozji, pomiędzy nienaturalnie dużymi roślinami odkrył gigantyczny, bezkształtny obiekt wykonany z nieznanego materiału. Nie udało mu się pobrać jego próbek, ponieważ materiał jest zbyt twardy. Podczas następnej ekspedycji tajemniczy obiekt nagle zniknął. Czyżby była mowa tutaj o obiekcie latającym? Dobra, wskazówki.
Rankiem 30 czerwca 1908 roku na niebie pojawiło się dziwne zjawisko. W niedługim czasie ogromna eksplozja mająca siłę 2000 bomb zrzuconych na Hiroshimę wstrząsnęła bezkresnymi obszarami syberyjskich gór. Morze płomieni zmieniło wszystko w popiół. Niewyobrażalna fala uderzeniowa łamała drzewa niczym zapałki i porywała ze sobą pasterzy, zwierzęta i wszystko to, co zostało na swojej drodze w promieniu 20 km od miejsca eksplozji. Wstrząsy sejsmiczne przemieszczały się z prędkością 500 metrów na sekundę. Tej nocy niebo nad Europą było jasne. Ciekawe. Mam nadzieję, że nigdy już więcej do takiego zjawiska nie dotrze, aczkolwiek musiało być to naprawdę spektakularne. Lodówka. Lodówce się już przyglądaliśmy. To chyba antyk. Niestety, to wszystko, co mogę o niej powiedzieć. Wazon nas nie interesuje. Kamienny artefakt. Myślę, że to musi być jakiś rodzaj kalendarza, ale jak go odczytać, nie mam pojęcia. Wygląda jak kalendarz Majów. Wygląda na starożytną, chociaż widziałam podobną w pewnym szwedzkim sklepie w zeszłym tygodniu, ale ta jest naprawdę starożytna. Kolejny wazon. Tak naprawdę same wazony i ten kalendarz Majów. Tak przynajmniej wygląda jak kalendarz Majów. Tarcza. Pigmejski wojownik z 1687 roku albo z 1688 z rejonu Azji albo okolic. Jeżeli dobrze sobie przypominam z filmów dokumentalnych o Inkach, tego rodzaju maski były używane podczas rytualnego składania ofiar. No okej. Ale nic konkretnego tutaj nie znaleźliśmy. Chyba, że jeszcze się dobrze tutaj nie rozejrzałem. Wazon. Kolejny wazon. Max coś tam szuka cały czas. Coś przy tym byśmy musieli zrobić. O, jest moneta. Ta moneta najwyraźniej została tu tylko umieszczona. Nie należy do dysku. Mam ją z azteckiego dysku, który znajdował się w biurze Maxa. Nie mam pojęcia, czy to medal, czy moneta. Ale jeździec wygląda jak kościotrup. Okej. Udało nam się zdobyć monetę. Z tego, co pamiętam, w gabinecie ojca znajdowało się pudełko z monetami. Jednej monety tam brakowało. Gablota z monetami. Dokładnie. Być może tą monetę będziemy mogli tutaj włożyć. Jest taka sama jak te na dole. Ta moneta pasuje doskonale do całości. Tylko teraz byśmy musieli rozwikłać tą zagadkę. W notatce jest napisane. I powiedział książę do księżniczki. Niech w linii nie będzie powtórzenia poziomo lub pionowo i na obu przekątnych. Czy ma to coś wspólnego z monetami? Okej, czyli mamy coś w rodzaju sudoku. No dobra. Żadna z monet nie może się powtarzać w ten sposób, ani na ukos. A, na ukos się też nie mogą powtarzać. Okej. Czyli teraz tak. Tutaj mamy cztery monety. Tutaj też mamy cztery monety. Te się powtarzają. Ale nic się nie stało. Tutaj żadna z monet się nie powtarza. Tutaj żadna z monet się nie powtarza. Tu też żadna z monet się nie powtarza. No dobra.
W notatce jest napisane: i powiedział książę do księżniczki, niech w linii nie będzie powtórzenia poziomo lub pionowo i na obu przekątnych. Czy ma to coś wspólnego z monetami? I na obu przekątnych. Może tu też się nie może powtarzać. Okej, czyli to jest grubsza łamigłówka. Pomyślmy. Pyk, 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 pyk. Nie mogą się powtarzać w ten sposób, ani po przekątnych. Tu się nic nie powtarza. Okej. Czyli tak. Tu się powtarzają te dwie monety, więc ewidentnie ta musi być zamieniona. Tu się też powtarzają te dwie monety. Więc ta i ta by musiały być zamienione miejscami. Ale tu też się powtarzają. I tu się powtarzają. Czyli tak, gdybyśmy tą dali tutaj. Tą dali na przykład tutaj. To znowu tu się powtarzają. Czyli by musiało być w ten sposób. Ale te dwie znowu się powtarzają. O! Ups, to uruchomiło klapę. To chyba jakaś sekretna komora. Po co była potrzebna mojemu ojcu? Są tu jakieś dokumenty. To musi mieć coś wspólnego z ekspedycjami badawczymi mojego ojca. Jest tu napisane, że w 1958 roku poprowadził tajną ekspedycję w rejon Tunguski. Najwyraźniej po ekspedycji w 1958 roku ktoś wysoko postawiony próbował utajnić jej wyniki. To musi mieć coś wspólnego z niezwykłym wzrostem roślin. Tata chciał kontynuować swoje badania, ale zostały one zakazane. Potem najwyraźniej wybrał się tam ponownie, a towarzyszyli mu jedynie Manuel Perez i miejscowy przewodnik. To miało miejsce w 1977 roku. Jeżeli dobrze zrozumiałam, ekspedycja natrafiła na spore problemy. Coś okropnego przydarzyło się Perezowi i obaj zostali aresztowani. Ojciec nigdy nie ustalił, co przydarzyło mu się tej nocy. Perez zniknął bez śladu. Później tata pisze, że w końcu powinien był zdać sobie sprawę, że ludzkie życie jest zawsze ważniejsze od badań naukowych. Co ma na myśli? Może Max mógłby mi pomóc z tymi wszystkimi wzorami i wytłumaczyć znaczenie terminów naukowych? A tu jest list od jakiegoś towarzystwa z Irlandii. Tylko puste kartki? Koniecznie potrzebuję pomocy. Może Max wie coś o całej sprawie. Przykro mi. Nic nie znalazłem. Ale ja... nie wiem jeszcze, jaki to ma związek ze zniknięciem mojego ojca, ale znalazłam jego zapiski w sekretnej komorze. Opisują tajną ekspedycję oraz pewne dziwne wydarzenia, które... Hej, powoli! Nie nadążam tak szybko. Najlepiej chodź ze mną do gabinetu mojego ojca. Pokażę ci jego zapiski i rzucimy okiem na szafkę z aktami. Okej, chodźmy zatem. Mówiłem już, że nie chcecie tu znowu widzieć. Proszę mi wierzyć, lepiej, żeby pani trzymała się od tego z daleka, a teraz nie mam już innego wyboru jak... O kurde, ktoś go zastrzelił. Oleg Kamburski? Wygląda na to, że chyba przybyłem na czas. Wszystko w porządku? Tak, tak myślę. Czego detektyw mógł od nas chcieć? Czy chciał nas zastrzelić? Raczej nie celował w ciebie tylko dla zabawy. Powinniśmy się stąd wynosić, zanim ten facet się obudzi. Przepraszam za moje nieprzyjemne zachowanie podczas naszego pierwszego spotkania. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że jestem śledzony i mam nerwy w strzępach. Oczywiście, że znam twojego ojca. Znamy się dobrze już od bardzo dawna. Uczestniczyłem w jednej z jego ekspedycji. Byliśmy wtedy w rejonie Tunguski razem z Kubańczykiem Manuelem Perezem, irlandzkim biologiem, którego nazwiska już nie pamiętam, oraz kilkoma asystentami. Nie chcę wchodzić w szczegóły odnośnie wydarzeń z przeszłości,
ale z jakichś powodów ktoś jest tym bardzo zainteresowany. Mam przeczucie, że oprócz twego ojca, także ja jestem w niebezpieczeństwie. Możliwe, że również wszyscy żyjący uczestnicy tamtej ekspedycji. Oczywiście nie mogę tego dowieść, ale jeśli się nie mylę, mogą za tym stać rosyjskie tajne służby FSB. Już wtedy chcieli zapobiec wszelkim ekspedycjom w to miejsce, szczególnie jeżeli miał je prowadzić twój ojciec. Wiesz, co stało się z twoją matką? Moja matka? A co ona ma z tym wspólnego? Wiesz, że zginęła w wypadku? Tak, ale... Nie do końca wiadomo, czy to był wypadek. Ty też znajdowałaś się w samochodzie. Jechałem za wami, kiedy wasz samochód nagle rozbił barierkę mostu i spadł do rzeki. Ledwo co udało mi się wydostać, ale kiedy próbowałem uratować twoją matkę, straciłem dwa palce i dlatego... Tata nigdy mi o tym nie wspominał. Pewnie nie chciał cię obciążać tym wszystkim. My dwaj i tak wystarczająco wiele sobie wyrzucaliśmy. Ale nie rozmawiajmy już o przeszłości. Teraz musimy odnaleźć twojego ojca. Z powodu ostatnich wydarzeń uruchomiłem kilka moich kontaktów. Jednym z nich jest Siergiej, który porusza się w kręgach... raczej niezbyt przyjemnych. Ale on wie wszystko o tym, czego nikt nie powinien wiedzieć. Według jego informacji, stacja badawcza została zbudowana w rejonie Tunguski kilkadziesiąt lat temu, a teraz planowany jest kolejny transport. Przypuszczalnie nie wszyscy naukowcy, którzy mają zostać przewiezieni, uczestniczą w przedsięwzięciu z własnej woli. Ta wyprawa naukowa i zniknięcie twojego taty dzień przed jej rozpoczęciem mogą się ze sobą wiązać. Czy to oznacza, że mój ojciec został porwany i zmierza w tej chwili pociągiem na Syberię? Czego oni mogą od niego chcieć? Nawet jeśli oficjalnie od lat nie prowadził aktywnych badań, jest wciąż ekspertem w tej dziedzinie. Jestem pewien, że Siergiej mógłby nam pomóc. Muszę jechać do Moskwy? Mamy samolot. Moglibyśmy być na miejscu w kilka godzin. Wiem, że to wszystko za dużo jak na jeden raz, ale jeżeli twój tata rzeczywiście jest w tym pociągu, nie mamy ani chwili do stracenia. Kiedy tylko znajdzie się w rejonie Tunguski, będzie nam bardzo trudno go wydostać. Obszar wokół stacji jest silnie strzeżony. Co masz na myśli? Nie wiem, ale może to jedyna szansa. Jedźmy tam. Byłoby lepiej, gdyby ktoś został tu na miejscu, na wypadek, gdyby Władimir dał znak życia. Ale... Mino... Powinniśmy już iść, jeżeli chcemy mieć jeszcze jedną szansę dotrzeć tam, zanim pociąg ruszy. Mógłbym jeszcze raz rzucić okiem na zapiski twojego ojca, ale nie sądzę, abym cokolwiek znalazł. Dobrze, chodźmy. Uważaj na siebie, dobrze? Zrobię, co tylko będę mogła. Chciałabym, żeby... Tak, ja też. Powodzenia. Okej, no to lecimy do Moskwy. Max został na miejscu, a Oleg wcale nie wydał się takim złym człowiekiem. Z początku myślałem, że nie można mu ufać. Jednak był śledzony i to on nie ufał Ninie. Polen. Och, Oleg nie wspominał mi, że jesteś taka ładna. Gdybym wiedział, moja cena byłaby niższa. Tak, też cieszę się, że cię widzę. Możesz mi pomóc w poszukiwaniach mojego ojca? Sergiej może robić wiele rzeczy. Niektórzy mówią, że Sergiej może wszystko. Ale Sergiej to skromny człowiek, więc przyjmijmy, że Sergiej może zrobić prawie wszystko. Tak, tak, jesteś bardzo skromny. Co mogę dla ciebie zrobić? Myślałam, że to wiedziałeś. Oczywiście, że tak. Ale Sergiej potrzebuje informacji z pierwszej ręki, a patrząc na twoje usta i poruszające się wargi... Pomożesz mi, czy tylko będziesz się gapił? Jak szło to powiedzenie? Ręka rękę myje? Okej, a więc zaginął mój ojciec. Chciałam się z nim spotkać w muzeum, gdzie pracował, a kiedy przyszłam... Tak, tak, Sergiej to wie. A więc co chcesz wiedzieć? Co twój ojciec robił w ciągu ostatnich kilku tygodni? Nad czym pracował? Dla kogo? Ach, tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nigdy tak naprawdę nie rozmawiałam z ojcem o jego pracy. Wytrzymuje długie, ciągnące się godzinami wykłady naukowe, a ja zasypiam już po kilku minutach. W końcu zgodziliśmy się porzucić temat pracy w naszych rozmowach. Niedobrze. Naprawdę niedobrze.
Tak, wiem, ale to teraz nie ma znaczenia. Powtarzam jeszcze raz, nie wiem, co to było i dla kogo ostatnio pracował. Poza pracą w muzeum wygłaszał odczyty i przygotowywał raporty. Nic więcej nie umiem powiedzieć. Wiem, że w ciągu kilku ostatnich dni wydawał się rozkojarzony. Tak jakby czymś się niepokoił, ale co to było? To nie doprowadzi nas do niczego. Wiem z pewnego źródła, że dzisiaj odchodzi kolejny pociąg w rejon Tunguski. Ma to coś wspólnego z jakimiś eksperymentami naukowymi. Jakimi dokładnie, nie wiem. Ale to też w tej chwili nieważne. Tak czy inaczej, uruchomiłem kilku dawnych znajomych. Starzy przyjaciele? Reaktywacja? Naukowcy i osoby znające teren, którzy byli w rejonie Tunguski, zostali... cóż, powiedzmy, że poproszeni o współpracę. Niektórzy przybyli z własnej woli, a pozostałych zmuszono. Ach, rozumiem. Dobrze. Twój ojciec może z nimi być. Czy jest w niebezpieczeństwie? Jeżeli nie zrobi niczego głupiego, nie powinien mieć żadnych problemów. W normalnej sytuacji. Ale jak go wydostaniemy? Nie wyciągniemy go. Ale jak już powiedziałem, Sergiej może prawie wszystko. Mój stary znajomy stoi przy bocznym wejściu na stację kolejową. Wprowadzi cię do środka, wyda przepustkę i mundur. Kiedy znajdziesz się w pociągu, będziesz miała wystarczająco dużo czasu, aby się rozejrzeć. W czasie podróży strażnicy zwykle zajmują się piciem i graniem w karty. O tak! Będziesz podróżować pod nazwiskiem Nina Perkowa. Twoje nazwisko mogłoby cię zdradzić, gdyby okazało się, że ojciec faktycznie znajduje się w tym pociągu. A więc dostanę się do pociągu, wyeliminuję strażników i uwolnię mojego ojca. Sama? Świetny plan. Po prostu świetny. Kiedy go znajdziesz, pomyślimy, jak go stamtąd wyciągnąć. O nic się nie martw. Sergiej nie opuści takiej słodkiej babeczki. Okej, co za ulga. Przepraszam, trochę się denerwuję tą sprawą z ojcem. Cieszę się, że mi pomożesz. Dziękuję. W porządku, malutka. Nie bez powodu Sergiej jest nazywany dobrym duchem Moskwy. I nie zapominaj, nawet jeśli zdobędziesz jakąś informację, z którą nie wiesz, co zrobić, Sergiej może ci pomóc. Okej, zobaczę, co da się ustalić. Piękną mamy pogodę, prawda? Ach, tak. Nie ma nic milszego niż tu sterczeć. Towarzysz Yushin weźmie twoją zmianę. Czyż to nie miłe z jego strony? Co? Dlaczego? Chodź ze mną. Pogadamy. To nie jest mój szczęśliwy dzień. Czy to zbieg okoliczności, czy odkryli, że Sergiej przekupił jednego ze strażników? W każdym razie mam poważny problem. Sergieja nie ma, moja komórka nie ma zasięgu i muszę szybko dostać się do pociągu. Nina, czas na przebłysk geniuszu. Myśl! Okej, dotarliśmy do Moskwy. Samochód. Musimy uwolnić naszego ojca, ale coś czuję, że tak czy inaczej nie będzie go w pociągu. Gruz. Mamy jakiegoś pracownika kanalizacji. Brudy i odpadki. Znane wśród ekspertów jako rupiecie. Na pewno coś tutaj znajdziemy. A teraz czas na grzebanie w śmieciach, tak? Świetnie! Zardzewiała nakrętka i jakiś żelazny przedmiot. Małe rzeczy, a cieszą. To wygląda tak, jakbyśmy mogli z tego zrobić prowizoryczną procę. A to by służyła jako amunicja. To coś nawet gdyby miało koła, i tak by nie pojechało. A bez kół to nie ma zupełnie o czym gadać. Ten zardzewiały złom jest w fatalnym stanie. Może ten złom jest to złom kempingowy tego gościa. Po prostu tam nocuje. Ale zobaczcie, możemy coś na tym użyć. Teoretycznie. Ale nie wiem co. Robotnik nie patrzy w tę stronę. Powinnam to wykorzystać. Pudełko na śniadanie. Zobaczmy, co rosyjscy pracownicy budowlani jedzą na śniadanie. Gumka recepturka. No tak, wiedziałem, że będziemy robić proce. Hej, proca! Strzelaliśmy z takich do puszek, kiedy byliśmy dziećmi. Pozostał chleb z masłem. Naładowana praca. Dobra, ale nie zamierzamy strzelać do pracownika. Chętnie bym z nim porozmawiał. Jest też butelka po wódce. No ale w Rosji to jest
częsty widok. Niszczenie miejsca pracy to nigdy nie jest dobry pomysł, zwłaszcza jeśli należy ono do wielkiego i silnego robotnika. Długi gumowy wąż. Długi gumowy wąż. Ogłoszenie. Ogłoszenie firmy Gartuzo. Niesamowicie drogo. Niewystarczający zasięg. Marna obsługa. Jeżeli to są twoje wymagania względem telefonu komórkowego we współczesnym świecie, przejdź do konkurencji. Jeśli nie, przyjdź do nas. Gartuzo Telecommunications oferuje idealną umowę dopasowaną indywidualnie do klienta. Odwiedź nasz punkt sprzedaży. Są wszędzie. Przysłali mi już dziesiątki broszur. Okej, mamy te żółte znaki, prawdopodobnie z czołgami. Ostatnio takie znaki pojawiły się na obwodnicach, wiaduktach itd., itd. Dlaczego? No były te ćwiczenia jakieś wojskowe w Polsce. Prawdopodobnie przejeżdżały wojskowe maszyny, czołgi itd., itd. No okej, pogadajmy z pracownikiem kanalizacji. Witam. Tak późno, a pan wciąż pracuje? Tak, bardzo zabawne, prawda? Myśli pani, że to takie zabawne, kiedy biedny pracownik kanalizacji musi pracować o tej porze i taplać się w cudzym gnoju? Bardzo śmieszne, co? Ha, ha. Wow, widzę, że jest pan w dobrym humorze. Nie miałam zamiaru z pana żartować. O, przepraszam. Jestem dzisiaj lekko zdenerwowany. Dzisiaj akurat miałem mieć wolny dzień i... Tak, a teraz muszę pracować po godzinach, ponieważ zgraja żołnierzy nie wie, jak spuszczać wodę w toalecie. Mam nadzieję, że nie jest pani jedną z nich, prawda? Nie, skąd? Proszę się nie martwić. Dobrze, kiedy tylko dorwę faceta, który wpakował mnie w to gówno, zrozumiał dogłębnie znaczenie słowa toaleta. Dobrze, czy moglibyśmy zmienić nieco temat? Mam bardzo rozwiniętą wyobraźnię, a mój żołądek najwyraźniej przypomina sobie, co było na śniadanie. Zły. Samochód. Żołnierze. A więc to żołnierze popsuli panu dzień? Pojawili się nagle wszyscy naraz? Nie, to nie było tak nagle. Ostrzegali mnie kilka dni wcześniej, ale nie miałem pojęcia, że będzie ich aż tylu. Nie wiem, co oni tam robią. Hej, nie chce mi pan powiedzieć, że na górze jest pełno żołnierzy, a pan nie ma pojęcia, po co tu są? Zawsze kręci się tu paru żołnierzy. W końcu to jest wojskowa stacja kolejowa. Nie widziałem aż tylu od bardzo dawna. Słyszałem, że jadą do Nowosybirska. A czego oni tu chcą? Nie wiem. Oni z nami nie rozmawiają. Myślą, że są lepsi. Większość z nich zupełnie nie myśli, tylko wykonują rozkazy. Ktoś powiedział mi, że są z nimi naukowcy. Niedawno widziałem wielkie klatki. Nie mam pojęcia, co planują. Klatki? Tak. Najwyraźniej w pociągu jest kilku więźniów. Może to jest przyczyna. Klatki dla więźniów? Czy oni trzymają tam mojego ojca jak jakieś dzikie zwierzę? Koniecznie muszę wejść do tego pociągu i wyciągnąć go stamtąd. Samochód. Tamten samochód należy do pana? Nie, stoi tutaj od kilku lat. Nie wiem, czy w ogóle zostały w nim jakieś części. Aha. Czyli jest to po prostu opuszczony samochód, tak zwany ogórek, o ile dobrze kojarzę. Myślałem, że go się tam nocuje. Może byłby kimś w rodzaju strażnika, wiecie? Praca w dzień wolny to prawdziwa przykrość. Też bym się wkurzyła. Przepraszam, przejęzyczenie. Miał pan jakieś plany? Kino, wyskok do baru czy coś takiego? Tak, chciałem iść na ryby, kilka piw, wędka. Tak, znam to. Miałam kiedyś takiego chłopaka. Tak? Nic, nic. Proszę opowiedzieć mi więcej. Cóż, naprawdę cudowny dzień. Ale może uda mi się jutro. Jeżeli wreszcie wylosowaliby w loterii właściwe numery. Numery w totolotka. Loteria? Co w niej takiego wyjątkowego? Jest takie specjalne losowanie, w którym można wygrać całkiem sporą sumkę. Wie pani, gram na loterii ponad 20 lat i nigdy niczego nie wygrałem. Ale dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień. Wiedziałem to, gdy tylko się obudziłem. Całe to gówno dzisiaj się skończy. Kupię sobie małą chatkę gdzieś nad rzeką. Może kupię również rzekę, a wtedy... Tak, pewnie będzie pan spędzać cały dzień wędkując. Dokładnie. Problem jest taki, że trzeba wytypować numery w prawidłowym porządku. W przypadku, gdy pierwsze trzy numery są prawidłowe, też można coś wygrać. Ale całą pulę zgarnia się, kiedy wytypuje się wszystkie. To oznacza, że nawet jeśli jeden numer jest nieprawidłowy, przegrywa się.
Tak, ale ja i tak wygram. 8, 5, 6, 5, 4, 9. Z tymi cyframi rozpocznę życie od nowa. Ciekawe. Lepiej już pójdę. Ja też. Czyli to nie jest zwykły totolotek. Tam są liczby od 1 do 49? Nie wiem, ja zawsze gram na chybił trafił. Jeszcze nigdy nic nie wygrałem. Nie, no dobra. Raz trafiłem czwórkę. Miałem chyba 270 zł. Tylko raz w życiu. Ale okej, w tej lokacji prawdopodobnie sobie już wszystko obadaliśmy. Mamy też barierkę. Niszczenie miejsca pracy to nigdy nie jest dobry pomysł, zwłaszcza jeśli należy ono do wielkiego i silnego robotnika. Nie będziemy mu przeszkadzać w pracy. Boczne wejście na stację. Musimy dostać się do pociągu. Gazeta. Sierżant Yushin. Dobra, widzę, że jest zajęty czytaniem gazety. Tutaj mamy strażnicę, ale światło na szczęście nie jest skierowane w tą stronę. Znak stop oraz brama. Może po prostu podejdziemy do niego i porozmawiamy. W losowaniu specjalnym padły następujące liczby. 3, 5, 6, 5, 4, 9. Jeden numer jest nieprawidłowy. Kanalarz będzie chyba cały dzień kopać się w tyłek. No cóż, trudno się mówi. Zobaczmy, czy kilka gładkich słówek pozwoli mi dostać się na stację. Witaj, przystojniaku. Witam, witam. Sam tak siedzisz? Czy mogę się przyłączyć? Jeśli chcesz. O, to będzie twardy orzech do zgryzienia. Może damy mu kanapkę? Pilnujesz tutaj bocznego wejścia. Czy jest ku temu jakiś specjalny powód? Tak. Nikt nie może wchodzić do środka. To oczywiste. Próbuję z tobą flirtować, głuptasie. Och, i pewnie dlatego postawiono tu takiego silnego, muskularnego mężczyznę jak ty. Co? Hehe, masz na myśli mnie? Oczywiście. Jestem pewna, że długo zastanawiali się, komu powierzyć to odpowiedzialne zadanie. I pewnie doszli do wniosku, że tylko ty możesz wypełnić to zadanie. Dobrze wyszkolony, ta promieniująca siła i moc. Tak, pewnie masz rację. Jestem w wojsku od 3 lat, ale już wiele zdążyłem osiągnąć. Jako zwykła, słaba kobieta czuję się znacznie lepiej, wiedząc, że naszej ziemi bronią tacy prawdziwi mężczyźni jak ty. Co jest tak ważnego na tej stacji, że zostałeś wybrany na strażnika bocznego wejścia? Nie wolno mi powiedzieć. To ściśle tajne. Ale przypuszczam, że ma to coś wspólnego z tym przedmiotem tajnych służb. Kręci się tu masa tajniaków. Nie jesteś z FSB, prawda? Ja? Nie, oczywiście, że nie. Fiu, miałem szczęście. Prawie wygadałem tajemnicę. Nie chcę skończyć jak niektórzy z moich kolegów. Właśnie jednego zabrano. Oczywiście, rozumiem. Cholera, prawie miałam go w rękach. Sołotow. Czy mogę na moment pożyczyć twoją gazetę? Co? Nie, nie ma mowy. Pielęgniarka w końcu okręciła sobie doktora wokół palca. Słucham? Nie mów mi, że nie słyszałaś o syberyjskiej sadze. Nie, musiałam przegapić. Co to jest? Opera mydlana w wiadomościach moskiewskich. Fascynująca historia miłosna. Przez ostatnie 3 tygodnie zamieszczano codziennie kolejny rozdział. I wydaje mi się, że pielęgniarka... Dobrze, wystarczy już. To naprawdę pasjonujące. Już prawie kończysz, prawda? Nie, jeszcze nie. Czytam powoli w celu przedłużenia emocji. Oczywiście, mam gazetę również w domu, ale tutaj niewiele się dzieje. Dlatego mogę czytać w spokoju. Naprawdę jestem ciekaw, jak skończy się ta historia z pielęgniarką. Nie, przestań. Mój doktor zabronił mi zbytnio się ekscytować. Sołotow. Dokąd zabrali twojego kolegę? Szybko wróci? Nie sądzę. Ci dwaj, którzy go zabrali, byli prawdopodobnie z FSB. Och, czemu go zabrali? Nie mam pojęcia, ale lepiej nie zadawać pytań. Nieodpowiednie pytanie w nieodpowiednim miejscu może być ostatnim pytaniem w życiu. A kiedy już mają cię w garści, nie jest łatwo stamtąd wyjść. O ile w ogóle jest to możliwe. Wielkie dzięki za informację. Przyjemność po mojej stronie.
Do zobaczenia wkrótce. Dobra, czyli to nie będzie takie proste dostać się na stację. Mamy chleb z masłem. Nie? Nie możemy mu tego dać? Strzelić z procy też w niego nie możemy. No dobra. Czyli będziemy musieli wykombinować inny sposób. Według Sergieja powinnam wejść tam bez żadnych problemów. I co teraz? No i teraz mamy problem. No nie, to już trzecia żarówka w tym miesiącu. Co za idiota zamawia taką tandetę? A zaczynało robić się interesująco. Okej, to jest nasza szansa, żeby zwędzić gazetę. Gazeta leży tutaj? Tak. Mogę to dostać? Chyba tak. Żarówka i tak poszła. I tak była już stara, ale miną tygodnie, zanim ktokolwiek ją wymieni. Musisz wypełnić formularz, który zostanie podpisany przez odpowiednich oficerów i przefaksowany do ministerstwa. Potem musi przejść przez 3 komitety, a pewnie zanim jeszcze przejdę na emeryturę, zostanie powołany kolejny. Tak, biurokracja panuje na całym świecie. Co z tą gazetą? Możesz ją wziąć. Okej. Witaj, Yushin. Coś się wydarzyło? Nie, nic szczególnego. Dobra, domyślam się, że gazetę musimy zanieść robotnikowi. Ale tak, jeden numer jest nieprawidłowy. Kiedy przekażemy mu gazetę, nie będzie zadowolony. Musimy wykombinować coś, żeby robotnik myślał, że wygrał. Mamy ołówek. Jedna mała manipulacja wynikami loterii i wygrana doskonała. Tylko na krótką metę, ale lepsza już taka niż żadna. To było do przewidzenia. Jestem ciekawy, jak zareaguje. Ostatnie wydanie. Są tu informacje, czy będzie można jutro iść na ryby, czy nie. Tak, wygrałem. Wygrałem. Muszę iść do domu i powiedzieć żonie. O, nie ma sensu. Idę prosto w moje ulubione miejsce i będę łowić całą noc. A rano rzucę tę robotę. A jeśli chce pani poślubić bogatego człowieka, znajdzie mnie pani nad rzeką. Mam nadzieję, że nie będzie spieszył się z tą rezygnacją. Trochę mi go szkoda, ale nie do końca. Mamy żelazne pręty oraz taśmę ochronną. Domyślam się, że wąż musimy wrzucić do kanałów. A nie, jednak go wzięliśmy. Dobra, wbijamy do kanałów. Dzięki temu powinniśmy dostać się na stację, tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!